Guzikowa! Super, że jesteście! Helenka? Hejka! Co dzisiaj do ciebie przyjeżdża? Olsikowa! Tak, już za niedługo powinna się pojawić! Ulęki w domu, wiesz Marcel? Marcel? Tak! Nie ma! Nie ma! Razie nie ma! Na razie nie ma, ale za niedługo będzie! Tak! Tak! Teraz serce mi skoczy do dupy! Burany Lenka! Nigdy nie wychodzimy? No! Nigdy nie tak. Czy czekamy? Nigdy mi tak serce nie biło. Nigdy ci tak serce nie biło? Nie, nigdy. Aż tak mocno. Marcelek! Aż nie wiem, że tak mam na twarzy! Uśmiechnij się! Czekamy, może poczekamy. Tata już wyszedł. Idziemy? Chcesz otworzyć drzwi? No może. Pobiegną z nami. Tylko, że ja muszę założyć buty. No to zakładaj. A to i tak zaraz przyjdę. No to na boso możesz. Okej. Dobra, co potem. Poczekam. Jak chcesz? Tak i tak zaraz przyjdą. Może. Zresztą ja się trzęsę. Podoba mi się to, że uchwyciłaś ładnie mój kolor włosów, bo bardzo często ludzie mi rysują za jasne włosy. Lenka, Olsika ma twoje nowo. Pomyślałabyś kiedyś? Jeszcze parę... Wow, tak. Słuchów tutaj! Tak, to jest są ręki właśnie. Ale ekstra! O, ten to chyba mało widać, ale mogę to osłonić? Ten? Jest słuchaj, bo on jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Odsuniecie może? No, ta Lenka właśnie tak ma. Ten mi się bardzo podoba, względu na oczy. No, po prostu super! Te oczy wyszły naprawdę... Aha. Ciekawie mi się wydaje, no, takie stałości. Wow! Ale fajnie i od razu więcej koloru w kuchni. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, dokładnie tak. Super! Lenka czasami ma taką zajawkę, jak sobie siądzie i rysuje i... No właśnie, ja kiedyś wstałam rano i Marcelek też wstał, a ja sobie wziąłam kartkę i poszłam rysować na podłodze. Bardzo dobrze. Czujesz to w sobie. Okej, okay, dobra. To jest mój pokój. Ale super! No jak na filmach. Tak, zawziutki. Tak mi się podoba, jest taki kolorowy. Nie wiem czy wiesz, ale ja dla ciebie coś przyniosłam. Uwaga, proszę bardzo, to jest prezent dla ciebie, to moja kolorowanka. Kolorowanka, jej! Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ mam dla ciebie moje własne kredki. Proszę bardzo. To jest pierwszy wyprodukowany egzemplarz. Specjalnie dla ciebie przyniosłam pierwszy egzemplarz kredek. Naprawdę. Super. Na wszystkich zdjęciach, gdzie trzymam kredki, to trzymam właśnie te kredki. I one są dla ciebie. No, niesamowita ręka. Zobaczcie, jak to wygląda. Kredki od Olsikowej. Takie kredeczki. Aha. Ja sama zaprojektowałam pudełko, rysunek sama stworzyłam. Właśnie oglądałam ten filmik, jak rysować. Tak, idę dla ciebie, ale to jeszcze nie koniec niespodzianek. Pomyślałam, że może chciałabyś jeszcze kogoś spotkać na żywo. Dlatego przeprowadziłam... Osta patrzy! Osta patrzy, przyszła cię poznać! Wygląda tak, znaczy, czy jest tak samo puchata, jak wygląda? Jest tak samo puchata. No, to
Będzie ona dzisiaj patrzyła na ciebie. Nie będzie ci to przeszkadzać, że owca będzie patrzeć na ciebie? Nie. To dobrze. To super słowa. Okej. I te kredeczki są... O, jakie piękne podobanie. Ręka, zobacz. Właśnie, no, metalowe. Metalowe. Super. Solidne. Słuchajcie, te kredki możecie kupić w sklepie Lusikoła.pl, tak samo jak kurwankę i jeszcze parę różnych innych produktów. I właśnie tymi kredkami będziemy dzisiaj robić trzy kredka challenge! Trzy kredka challenge! Wpadajcie też na kanał Olsikowej, ona tam właśnie rysuje. Polecam, jest super! Dziękuję. Tam jest też filmik Zeno, także wpadajcie do Olsikowej na kanał. A więc pierwszy raz historycznie trzy kredka challenge z Olsikową. Która z uczestniczek będzie pierwsza rysować? Olsikowa. No dobra. Zamykamy oczy. Ja chciałam pozwolę. Dobra, to jest pierwsza kredka. Okej. Okej. Dobra, tutaj mamy drugą. Okej. Jak bardzo jest źle. I trzecią. O, są całkiem takie dobrze grające ze sobą kolory. No właśnie. No tak. Fajnie. Fajnie było. No, będzie kolor skóry będzie. Tak, to jest właśnie kolor skóry. I tutaj fajnie będzie się komponować. No dobra, to słuchaj. Ja przygotowałam specjalnie na tą okazję rysunki. Wczoraj siedziałam i rysowałam. Z myślą o tobie. Czy bym mogła prosić tutaj o, o podanie? Ja? Dobra, pierwszy rysunek. To uwaga. Nie ten. O tu, dobrze. Ten? Dobrze, ten. Tutaj. Nie, ten. A na wielkie nie ta inna dziewczyna? Nie, ta. Ta? Dobra, uwaga. Uwaga. Trzy, cztery. Ale super, szponka. Rozpoznałaś. Zastanawiałam się, czy ją rozpoznasz. Lęka wybrał szponkę, prawda? Będziemy kolorować rozpunkę. Poczekajcie, jeszcze raz, Lęka musi wysuwać jeszcze kredki. Teraz Lenka, zamykasz oczy i losujemy. Jeden. Dwa. I trzy. No Lenka ma bardziej pojechany zestaw. Tak zawsze się śmiejemy, że albo będzie awatar, albo kosmitka. No, chyba tak. No i nic nie ma. A może chcesz się zamienić? Nie wolno. Jak się sędziuję, zostało wyrysowane i jak będzie, tak będzie. No dobra, będzie awatarem. Będzie awatarem. No i super, to poczekajmy chwilę. Okej, okay, to co? 3, 2, 1, start! Jej! To jest na czas? Nie, szartowałem, nie powiedziałem start. Żeby dodać emocji. Dramatyzmu. My już tutaj mamy dostatecznie dużo emocji, jak musimy podejmować takie trudne decyzje, którą kredką pokolorować. Co tu się dzieje? Łamiemy wszelkie zasady. A ty możesz lekko poprawić na to twarz szkulenki. Chcesz? Okej. Okay. Zamiana, co tu się dzieje? Jakie przyjazna konkurencja. Przyjaźń, zero konkurencji, tylko przyjaźń. Tylko dzięki temu, że jest odsikowa z ręką. Dobra. Czy już koniec? Już koniec. No poczekajcie. Okej, Lenka, jak wrażenia po takim fajnym challenge'u z Olą Olsikową? Super!
Pokażcie wasze rysunki, zobaczcie te panie. Super, to wyszło, tak mi się podoba. Okej, okay, tutaj jest rysuneczek. No, jest taki oryginalny. Fajnie. Pięknie wyszło, ale powiem wam, że jestem w szoku, bo myślałem, że to tak wyjdzie trochę jakoś... Nie wiem, a to wyszło fajnie, bardzo fajnie, mi się podoba. No, mi też. Ekstra. Okej, okay, to co, Leka? Niech widzowie piszą, co się bardziej podoba. Tak, właśnie. Tak, czy osikowe, czy ręki? Czy może oba rysunki? Niech każdy napisze, co tam chce. Dokładnie. A my zabieramy się za kolejny, nie? Bo ja przygotowałam jeszcze. No to będzie rysunek z kolorowanki. Tak? No dobra. Aha, będzie teraz tak? Rysunek z kolorowanki. Dobra. To to możemy gdzieś na bok. Słuchajcie. Ja je zabiorę. Ale pięknie wyszło. To może wybierz tą, tą wodną, no. Okay. I teraz rysunek z kolorowanki olsikowej, tak? Tak. Lekka zamknij oczy, będę odrywał kartkę. Uwaga. I to jest dla Lenki, tak? No. Tak, to jest dla Lenki i dla Oliwy. Aha. Dobra, uwaga. I to poczekamy może. Ale nie pokażę. 3, 2, 1, bum! Super! I... To jest taka wodna nimfa. Wodna nimfa i teraz... Tak. Kolory trafić najlepiej, teraz będzie czerwony, czarny i żółty i będzie nimfa w ogniu. To będzie ognista nimfa. No, bo zielona z glonami. W ogóle w mojej kolorowance wszystkie rysunki, które są, to są połączone historią i oprócz tego są jeszcze wskazówki, jak pokolorować. Więc są takie podpowiedzi. Może przeczytacie historię tej nimfy? To Ola czytasz? No dobra. To jest dobra. Okay. Nimfy śpiewały o przyszłości, o możliwościach i o snach. W ich słowach rzeczywistość przeplatała się z marzeniami, a odpowiedzi z pytaniami. Każda z nich wykonywała skomplikowany taniec, a woda wiła się wokół nich. A wskazówki do rysowania? Wskazówki. Postać jest źródłem światła, dlatego środek jej twarzy będzie najjaśniejszy. Woda błyszczy się, dlatego warto zostawiać cienkie, niepomalowane pola, które będą imitowały odbłyski. Okay. Czyli możesz po prostu sobie wyobrazić, że ona tak emituje tym światłem, ono bije, ona to światło bije od niej, więc na przykład właśnie środek twarzy będzie zawsze najjaśniejszy i wtedy lżej naciskasz kredką, a na brzegach twarzy ciemniej kredką. Czyli zawsze brzegi, na przykład ręki, będą ciemniejsze niż ich środek. Okej. Okej, kto też rozumie? Lenka, teraz twoja kolejna rozumanie. Patrzę, czy nie podglądasz. Okej. O nie! Ale hardcore! No będzie ognista. Chyba odcienie pomarańczu, tak? Ale fajnie! I różowy. Lęki będzie ognista. Okay. To teraz ja. Teraz. Mieszam. Mieszaj. Dobra, to jest pierwsza. To jest druga. I trzecia. Ale, no to może być taka morska woda, taka, no, taka no, wręcz no. Taka trudna, taka jest. Taka ja też będę miała trochę ogniste takie. Na pewno. Okay. Ale jazda. No to zaczynamy, no, tak? No dobra. Patrzę jak nam idzie. A co my tutaj rysujecie? Ja to was pilnowałam, patrzyłam. Dobrze, patrz jak kreatywnie tutaj się wyżywamy. Czy ty kiedyś Ola myślałaś, że mam taki fajny głos? Jak babcia. No i masz siwe włosy. Bo ja już jestem bardzo stara. Tyle stresu z tobą mam, to wyśmiałam, zobacz. O jeny. No, już. Ja chyba też. O, co przemówiła, niesamowite. O Boże, jeszcze tylko oczy. Jeszcze tylko oczy. Okej. Okay. I już będę skończyła. Owca, co myślisz o tych rysunkach? No, ja myślę, że
ten lęk jest taki ognisty. A Ola tak się troszeczkę bała i chciała ją ugasić, dlatego jest takie niebieskie. Musi kiedyś ostro coś narysować. No właśnie. Okej, pokażcie. Pokażemy. Stworzymy ślicy. Okej, to tak. Tutaj mamy rysunek Oli. Okej, tak, zobaczcie. Moje. Super. I tutaj lęki. Ekstra! Super. Tyle. I oczywiście też, piszcie w komentarzach, co wam się podobała. No i tyle. I za chwilę będzie rysunek już ostatni, trzeci, tak? Tak, trzeci. Okay. O, tak się cieszę, że mogę wreszcie to pokazać. Bo ja tutaj już zobaczyłam, co to będzie za rysunek. Ja na niego patrzę. Jak tak patrzę, to teraz pokażę. Uwaga! Zobacz. Elsa, super, Jelka. Ale ten, oczywiście wszystkie rysunki, powtarzam jeszcze raz, rysowała osobiście. Tak. Oczy to ma. Ja stworzyłam. Tak, więc zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Naprawdę. To jest Elsa. Cudownie, mi się mega podoba. Elsa czy Elsa? Elsa. Nie, Elsa. Elsa? No to... Lęka, jak to jest? Ty jesteś fanką Disneya? Elsa czy Elsa? Ja mówię Elsa. Elsa. Okej, okay, no dobra, to nie będzie Elsa. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Maszyna lotująca. Kreski wracają do maszyny. Chcesz znowu pierwsza wybrać? Możesz to teraz. Okej. Okay. No dobra. A może po jednej raz o! Jedna? Dobra. Dobra. Raz jedna Ola. Dobra. To ja wybrałam teraz. Teraz Lenka. A teraz owca patrzy, czy wy tutaj nie rysujemy. Dobra, wybieram kolejną. Dobra. I o, teraz Jesus. Znowu ja. O nie! O, nie masz niebieską! Nie, mam zieloną! Poczekaj, Lekka ma taki niebieski, czerwony i... ja się nie znam na kolorach za bardzo morski. Taki morski, no. Typusowy. A moja Elsa będzie wiosenna. Zdecydowanie. Niczym żonkil. No właśnie. Będzie zamiast klowa śniegu, będzie klowa żonkili. O rany. Okej. Okay. No dobra. A Lekka będzie miała skórę czerwoną? Elsa coś takiego zjadła i się źle poczuła. Nieprawda, ona jest Hulkiem. Okej, okay, tak pokażcie teraz. Podoba to twoje. Super. Naprawdę? Super, pokażcie. Teraz mi tak, żebym widział dobrze. Okej. Okay. Okej, okay, i tutaj mamy... To jest dopiero dobór kolor. Wiosenna... Hulk. To jest Hulk. Albo królowa, nie wiem, lasu w rzecznym stylu. O. A tutaj Lenki bardziej przypomina tą Elzę, no. Tylko że ona ma skórę czerwoną. Tak, podoba mi się, że chyba się opaliła. Niebieskie włosy, super to wygląda. Super wygląda, właśnie tak właśnie no. Lodowo, nie? Ekstra. Trzeba okay. Napisać do Disneya, żeby zmienił Elsie kolor włosów. Nie, fajnie wyszło, dobra, takie są właśnie, bo są takie niebieskie, ale nie całe niebieskie, tylko takie właśnie no. Takie cieniowane. Super. Może pokazać, że to wszystko było rysowane tymi kredkami? Tak. Tak. I zobaczcie, widziałem właśnie Lenka, też sama to powiedziała wcześniej, nie widzieliście tego, a szkoda, bo Lenka powiedziała, że wcześniej próbowała innymi kredkami rysować i tak jej nie wychodziło, tak? No właśnie. A tymi kredkami, zobaczcie, jaki rysunek Lenka. Jak się nimi rysowało? Świetnie! Świetnie. Właśnie tak są, no. Ja uważam, że są miękkie, fajne. Zobaczcie, jakie tak. Przejścia kolorów. No to są w ogóle kredki artystyczne. Właśnie. I profesjonalne, o, ale tak też w takiej przystępnej cenie, że naprawdę warto. Tak, bo widzowie właśnie muszą o tym wiedzieć, widzowie, że to są już kategoria kredek takich naprawdę profesjonalnych, jak Ola powiedziała przed chwilą, artystycznych. Tak, widać to po kolorze i po przejściach, jakie można zrobić. Zobaczcie, to są kredki. No. To wygląda jakby były malowane jakimiś farbami, a to są po prostu kredki, ale artystyczne, no i jednak robi to różnicę, że tak powiem. Tak. Tu
żółty. Okay. Zobacz, jaki ładny kolor. Tak mi się podoba. Fajnie to wyszło. Ten tutaj moment, prawda? No. Super. I ten cień z jednej strony. Mhm. Tak, tak, tak właśnie. Dokładnie, zobaczcie. To jakby tutaj z tej strony był właśnie cień, ogólnie, po całości, bo tu jest bardziej ciemniejszy kolor, mhm. To na ramieniu i tutaj na sukience też. No, wszystko super. Po kolei. A tutaj jest królowa, co bym powiedział. Pani Wiosna w wersji Elza. No. Okej. Okay. Dobrze. Cześć! Cześć, siemka. Jak się nazywacie? Ja jestem Dominika. Ja Adaś. Ja Bartosz. To cześć. Cześć. Dominika, miło mi. Hej. Mówi bardzo. To co, jakąś focie, widzę, macie aparacik, no to strzelamy, nie? Cieszę się, że mogłam cię poznać, że mogliśmy razem tutaj tak fajnie spędzić czas. Było super. No okej, okay, mi się podobało, dajcie superowe łapki w górę i subskrybujcie, pa!